Dzień dobry, witam Państwa w wywiadzie gospodarczym. Nazywam się Stanisław Koczot, jestem wicenaczelnym Gazety Bankowej. Moim Państwa gościem jest pan Tomasz Stępień, prezes spółki Gaz System, firmy odpowiedzialnej za transport gazu w Polsce, firmy bardzo ważnej, kluczowej z punktu widzenia bezpieczeństwa energetycznego w kraju. Dzień dobry, panie prezesie. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Rozmawiamy w szczególnym dniu, bo to jest dzień wizyty prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa w Polsce. Jednym z tematów rozmów mają być kwestie związane z bezpieczeństwem Polski i Europy, również bezpieczeństwem energetycznym i podobno również kwestie związane z dostawami gazu. Gaz amerykański już do Polski przypłynął. W czerwcu był pierwszy transport gazu ze Stanów Zjednoczonych, oczywiście gazu skroplonego. I teraz mam takie pytanie, jak pan prezes sądzi, jakie są szanse, że tego gazu ze Stanów Zjednoczonych będzie mieli coraz więcej, tych transportów będzie więcej, że na tym jednym się nie skończy? Tak, transport gazu przypłynął w czerwcu i to jest rok od uruchomienia terminala LNG w Świnoujściu. To jest pierwszy terminal tego typu w Europie Środkowej. I ja powiem tak, pamiętam 10 lat temu, jak jeszcze Stany Zjednoczone były krajem, które budowały terminale, podobnie jak nasz, żeby gaz po prostu importować do siebie, miały niedobór tego gazu. Po rewolucji łupkowej okazało się, że tego gazu jest nadmiar i podjęto decyzję, żeby ten gaz wyeksportować dalej za granicę. Europa jest bardzo perspektywicznym rynkiem. A Polska, czy Europa Środkowa, jest również tutaj nowym rynkiem dla Stanów Zjednoczonych. Ja głęboko wierzę, że i ta wizyta, i to zainteresowanie Stanów Zjednoczonych tym obszarem również wynika z tego, że dostrzeżono tą atrakcyjność również dla gazu ze Stanów Zjednoczonych. Czyli to jest potencjał rynku polskiego, ale również rynku środkowoeuropejskiego. Dokładnie tak. To jest potencjał rynku środkowoeuropejskiego. Tutaj, tak jak podkreśliłem, nie było tego rodzaju gazu. Nie było gazu w postaci skroplonej. To już się pojawiła ta możliwość dzięki terminalowi w Świnoujściu. Ja przypomnę, w zasadzie co miesiąc mamy 1-2 statki, które rozładowujemy tego gazu, nie tylko ze Stanów Zjednoczonych, również z Bliskiego Wschodu, w zasadzie z całego świata mogą przypływać tutaj. Zależy to tylko od naszych klientów. A Stany Zjednoczone, my 8 miesięcy temu zrobiliśmy taką konferencję jako Gaz System, promującą nasz region, promującą terminal. Było duże zainteresowanie właśnie Stanów Zjednoczonych tym kierunkiem. No jak widzimy, po 8 miesiącach to się przekłada na konkretne wyniki. Już statki pierwsze wpłynęły. Gaz System zarządza terminalem LNG w Świnoujściu. I co, jak pan sądzi, co gaz ze Stanów Zjednoczonych, gaz płynny ze Stanów Zjednoczonych daje Polsce, również Europie Środkowo-Wschodniej? Ja bym tak troszkę ogólniej powiedział, bo gaz ze Stanów Zjednoczonych jest gazem, który postrzegamy jako gaz z nowego, niezależnego źródła od dotychczasowych źródeł, które zasilały polski rynek w gaz. Ten rejon Europy, Europa Środkowa, charakteryzował się na mapie gazowej tym, że w zasadzie dominował tutaj jeden dostawca gazu. Taka sytuacja, jak w każdej dziedzinie ekonomii, jest sytuacją długofalowo niekorzystną, ponieważ zwykle w sytuacji dominacji jednego podmiotu no, troszeczkę więcej się płaci niż w sytuacji konkurencji. I dla nas te nasze plany, i w tym plany pozyskania gazu ze Stanów Zjednoczonych, przy czym Gaz System nie zajmuje się tymi zakupem gazu, my tylko umożliwiamy transport tego gazu, wpisują się w tą strategię dywersyfikacji, czyli bezpośredniego dostępu do nowych źródeł. Po to, żeby na rynku w Polsce, przede wszystkim w Polsce, ale później dalej w Europie Środkowej, pojawił się gaz konkurencyjny, pojawiła się konkurencja w cenach i żeby finalnie odbiorcy i gospodarki tych krajów pozyskiwały gaz po niższych kosztach. Panie prezesie, czy terminal LNG w Świnoujściu będzie rozbudowywany? Bo jeżeli tutaj mamy już gaz z Kataru, tutaj jak rysują się perspektywy bardzo realne dostaw ze Stanów Zjednoczonych, może pojawią się jakieś inne kierunki, bo producentów tego gazu jest wielu. Czy są plany rozbudowy terminala albo zwiększania jego mocy przerobowych, regazyfikacyjnych, czy może budowy, rozbudowy kolejnego trzeciego zbiornika? Tak.
terminal dziś, tak jak on funkcjonuje od właśnie roku, ma taką przepustowość, która zapewnia, można powiedzieć, 30% pokrycia polskiego rynku. 30%. To jest 5 miliardów metrów sześciennych rocznie. W Gaz-Systemie podjęliśmy już decyzję o rozbudowie tych możliwości o 50%, czyli do 7,5 miliarda metrów sześciennych, a więc na dzisiejsze warunki będzie to połowa rynku w Polsce. I ta decyzja już zapadła. Natomiast w tej chwili dzisiaj rozważamy również możliwość rozbudowy terminala nawet do 10 miliardów metrów sześciennych, czyli zwiększamy tą możliwość. Ona wynika z tego, że widzimy, że to zainteresowanie tym kierunkiem, zainteresowanie LNG, technologią LNG, sprowadzaniem gazu, ono rośnie. I tutaj nikt nie był pewien do końca, jak ta dynamika będzie przebiegać. Ona jest zadowalająca, żeby już myśleć o kolejnych rozbudowach. I to jest jakby z jednej strony. Z drugiej strony pojawił się nowy rynek, bo ten gaz LNG, on to jest skroplony metan. My go z powrotem do postaci gazowej i tłoczymy do gazociągów, ale pojawił się nowy rynek. Sam rynek LNG, czyli rynek gazu skroplonego. To są cysterny, które są nalewane w Świnoujściu i jeżdżą dalej w świat, do Polski i za granicę. To są usługi związane z przelewaniem tego na mniejsze jednostki i na statki, a wreszcie nowy zupełnie rynek jako paliwo dla statków. To też obserwujemy. I to wszystko razem skłania nas do tego, żeby analizować różne warianty rozbudowy, również w zakresie funkcjonalności tego terminala właśnie w postaci zwiększenia możliwości przelewania na różnego rodzaju pojazdy samego skroplonego paliwa. Terminal to jest jeden wielki projekt, już zrealizowany i rozwijający się bardzo dynamicznie. Natomiast jest jeszcze jeden drugi bardzo ambitny projekt, czyli Baltic Pipe. Gaz-System będzie bezpośrednio uczestniczył w tworzeniu tego gazociągu. Jest to gazociąg, który ma zapewnić dostawy gazu ze złóż z Norwegii poprzez Danię do Polski. I teraz jakie etapy już mamy za sobą, jeżeli chodzi o Baltic Pipe, a co jest jeszcze przed nami? Mhm. Tak, ja tylko jeszcze jedno zdanie i to jest znowu projekt, który się wpisuje w tą strategię dywersyfikacji, o której mówiłem. Norwegia czy szelf norweski jest to w zasadzie główne źródło zaopatrzenia gazu w Europie, do którego Polska jeszcze nie miała dostępu. Były już w zasadzie 3 próby, ta jest czwarta. Razem ze spółką duńską, naszym odpowiednikiem w Danii, uruchomiliśmy taką procedurę, my to nazywamy open season. To jest procedura, która krótko mówiąc ma doprowadzić do tego, że podpiszemy kontrakty przesyłowe i potwierdzimy tym samym zainteresowanie rynku tym kierunkiem przesyłu gazu z Norwegii poprzez Danię do Polski i być może nawet dalej przez Polskę. To pozwoli nam podjąć niezbędne decyzje w przyszłym roku. Niemniej już do tej pory wykonaliśmy studium wykonalności tej inwestycji. To jest takie studium techniczne, studium przeprowadzenia trasy przez Bałtyk i w samej Danii. I została policzona też ekonomika tego projektu. Wszystko to razem właśnie skłoniło nas do podjęcia kolejnego kroku, czyli tego open season i czekamy na kontrakty z rynkiem. I jak wiadomo z Państwa wyliczeń, z kalkulacji wynika, że to źródło dostaw jest interesujące nie tylko pod względem bezpieczeństwa energetycznego, ale również ekonomicznym, czyli chyba te 10 miliardów metrów sześciennych dostaw zapewni opłacalność tego projektu i wręcz nawet jego zyskowność. 10 miliardów to jest, można powiedzieć, ta przepustowość możliwa do uzyskania przez ten kierunek. Tak to zostało założone i potwierdzone. Opłacalność już jest przy niższych przesyłach, to też żebyśmy rozróżnili. My w ogóle w tym open season oferujemy 9 miliardów jako tą przepustowość do zakontraktowania. Jeden zostawiamy na te krótkie kontrakty takie krótkoterminowe. Niemniej rzeczywiście w studium wykonalności było wstępne badanie rynku i to badanie potwierdziło nam duże zainteresowanie. I tutaj pan redaktor dotknął jednej bardzo ważnej sprawy. Z jednej strony mamy projekt, który
służy poprawie bezpieczeństwa dostaw, stabilności tych dostaw do gospodarki, ale z drugiej, i to jest jakby uzupełniają się te dwa kierunki, to jest projekt, który jest projektem, który przynosi korzyści również w wymiarze finansowym, ekonomicznym. Przynosi korzyści Polsce, przynosi korzyści Danii i wszystkim krajom, które się w to angażują. Studium wykonalności, czyli ten duży dokument, który w zeszłym roku przygotowywaliśmy, pokazało, że te korzyści są większe dla Polski. No niemniej każdy partner na tym korzysta. I to jest bardzo dobra wiadomość, bo to jest tak, że z jednej strony mamy bezpieczeństwo, ale z drugiej strony uzupełniamy to tym, że to nie jest taki projekt, jak się czasami myśli, że za wszelką cenę. On się też opłaca. To jest opłacalność projektu. Po prostu te projekty się opłacają, one są biznesowo spójne i przynoszą, czy przyniosą też zyski w określonych warunkach. Tak. Norwegia również charakteryzuje się tym, że mają podejście norwescy partnerzy, że no jak wchodzą w projekty, że te projekty są opłacalne. Zatem no czekamy na wynik tego studium, niemniej już wstępne analizy pokazały, że ten projekt również od tej strony jesteśmy spokojni. I jeszcze wróćmy do bezpieczeństwa energetycznego i do regionu, bo tak będziemy, mamy już terminal, Baltic Pipe jest w najbliższej perspektywie i teraz ten gaz, który trafi do nas, może być rozprowadzany po całej Europie, po dużej części Europy. Do tego są potrzebne połączenia międzysystemowe, tak zwane interkonektory między poszczególnymi krajami. Jak to wygląda w obecnej sytuacji, jeżeli chodzi o budowę tych interkonektorów, które już są, które będą i jakie jest ich znaczenie dla bezpieczeństwa i Polski, i Europy Środkowo-Wschodniej? Rzeczywiście mamy takie projekty, to są projekty międzynarodowe. Ja bym powiedział tak, w zasadzie na każdej granicy naszej mamy projekt. Również, i tego nie wspomniałem, Baltic Pipe też jest interkonektorem, to znaczy to będzie gazociąg, który umożliwi przesył gazu również do Danii, jeżeli taka będzie potrzeba w przyszłości. Mamy projekt ze spółką Amber Grid, ze spółką litewską. To jest projekt połączenia polskiego rynku gazu z litewskim, a dalej również łotewskim, estońskim, a dalej również z Finlandią, ponieważ Estonia z Finlandią budują podobny gazociąg między obydwoma krajami przez Morze Bałtyckie, czyli integrujemy tutaj te rynki tym projektem. Mamy projekt interkonektora z naszymi południowymi sąsiadami, z Czechami jest jeden i ze Słowacją. Słowacki interkonektor niedawno uzyskał dofinansowanie z Unii Europejskiej na prace budowlane dla tego projektu. Mamy projekt wreszcie z Ukrainą, projekt nowego gazociągu, ponieważ z Ukrainą mamy dwa gazociągi. One są wykorzystywane w tej chwili, ale jest potrzeba i identyfikujemy z partnerem ukraińskim potrzebę budowy trzeciego dużego gazociągu i ten projekt również jest w fazie projektowania i przed decyzją budowlaną. I te wszystkie razem interkonektory spowodują, że polski rynek będzie połączony z rynkami ościennymi, a poprzez inne dalszą infrastrukturę również z całym regionem. I to jest dobra okazja i to jest dobra szansa dla tych wszystkich krajów, dla pozyskania gazu właśnie z projektów, które właśnie realizujemy. Rozmawialiśmy o terminalu, czyli LNG niemalże z całego świata oraz z szelfu norweskiego. Także to jest cała strategia. Czyli to jest połączenie, sieć gazowa, sieć połączeń, która połączy Bałtyk z Morzem Adriatyckim, czyli całą dużą część Europy. Tak, tutaj z Adriatykiem poprzez Chorwację rozmawiamy ze spółką, bliźniaczą spółką w Chorwacji. Oni też mają projekt budowy terminala na wybrzeżu swoim, LNG. I również mają połączenia z Węgrami, poprzez Węgry, właśnie Słowację. Jest szansa, że to się połączy wszystko w Polsce. To wszystko razem spowoduje, że rynek Europy Środkowej, rynek gazu, on jest dużym rynkiem. To jest rynek atrakcyjny dla dostawców. No bo zyska nowe możliwości pozyskania gazu i będzie możliwe no, ta konkurencja cenowa, jeśli chodzi o gaz ziemny. I poza tymi połączeniami międzynarodowymi, państwo rozbudowujecie również sieć w kraju. To jest istotne, bo połączenie na przykład Baltic Pipe, czy nawet rozbudowa terminalu LNG wymagała budowania dodatkowych łączy w ramach już bezpośrednio w Polsce. Państwo bardzo dużo inwestujecie, jeżeli chodzi o sieć krajową.
Tak, to są głównie, jakie to są regiony w tej chwili, te najbardziej inwestycyjne? Gaz-System jest, można powiedzieć, w trakcie dużego, bardzo dużego, jak na spółkę i na Polskę, dużej rozbudowy sieci gazowej. Ja przypomnę, nasza dotychczasowa sieć gazowa była projektowana i budowana w latach 70. ubiegłego wieku i ona była dedykowana do przesyłu gazu ze wschodu na zachód i taką została. Od kilku ładnych lat trwa rozbudowa tej sieci, a wszystko to razem jest po to, że te nowe źródła gazu, czyli terminal LNG, w przyszłości Baltic Pipe, żeby możliwy był przesył tego gazu dalej do całej Polski, do całej gospodarki i dalej na południe, na wschód, to wszystko stwarza potrzebę rozbudowy tej sieci. W zasadzie mówimy o województwach wielkopolskim, cały Śląsk, poprzez Małopolskę, Podkarpacie. No, projekt litewski to oczywiście idzie przez Podlasie i Suwalszczyznę, no, do granicy z Litwą, więc można powiedzieć, że cała Polska, tak jak jest sieć, jest tutaj w budowie, jeśli chodzi o gazociągi. I to rzeczywiście jest duży program, ponieważ wszystkie te razem projekty chcielibyśmy skończyć przed 2022 rokiem. Panie prezesie, bardzo ambitne plany, bardzo ambitne projekty, ważne nie tylko dla bezpieczeństwa energetycznego Polski, również dla znacznej części Europy. Dziękuję panu za rozmowę i za wizytę w wywiadzie gospodarczym. Dziękuję państwu za uwagę. Naszym gościem był pan Tomasz Stępień, prezes spółki Gaz-System. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.